Witajcie na moim kanale, czyli Klaudia Klaudi. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam coś, o czym myślałam już od naprawdę długiego czasu, ale musiałam zrobić porządny research. Dzisiaj przedstawię Wam stylizacje inspirowane moimi ulubionymi serialami. No może z tymi ulubionymi to nie do końca, bo na przykład będą stylizacje z przyjaciół, których nigdy nie oglądałam. Nie zabijcie mnie, proszę. Dlatego jeżeli lubicie taką tematykę, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie więcej takich rzeczy. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale bardzo często jak oglądam seriale, to zwracam dużą uwagę do tego, w jaki sposób ubierane są postacie. Kiedy widzę jakąś postać, która podoba mi się z zachowania albo z charakteru, to automatycznie zauważyłam, że podoba mi się jej i jego również styl ubierania. I czasami niektóre rzeczy implementuję, dodaję w swoich codziennych stylizacjach i potem jak staję przed lustrem, to mówię, widzę tu trochę Sabriny. Tym bardziej warto inspirować się postaciami z seriali czy filmów, dlatego że one mają bardzo, bardzo fajny, wyrobiony styl. Bo jeżeli jesteście w stanie zobaczyć kogoś, kto ma inny kolor włosów, inną twarz, ale w danej stylizacji i powiedzieć, nie, no to jest Phoebe z Przyjaciół. Dlatego fajnie jest mieć wspólny element, jeżeli chodzi o albo styl zaczerpnięty z jakiejś dekady, albo na przykład kolor, który zawsze dodajecie do swojej stylizacji, jak na przykład Cheryl z Riverdale. Także nie przedłużając, zobaczcie, jakie stylizacje wybrałam. Bardzo ważna uwaga, to nie są cosplaye, to nie są odwzorowania stylizacji, to są stylizacje inspirowane serialami, dlatego nie bądźcie zdziwieni, że nie będą to outfity jeden do jednego. Zaczniemy właśnie od serialu Riverdale, od stylówki głównej bohaterki, czyli Betty. Betty ubiera się jak taka typowa dobra uczennica. Widzicie tą stylówkę i mówicie same szóstki, albo ewentualnie chodzi na oazę po szkole, ale nie ma w tym nic złego. Nie jest to może do końca mój styl, ale niektóre rzeczy mogłabym od Betty podkraść. Kolejną postacią jest Cheryl, która jest absolutnie przepiękna. Jej rude włosy to jest jej znak rozpoznawczy, ale nie tylko. Przede wszystkim w każdej jej stylizacji jest element koloru czerwonego i ja to szanuję. Zwłaszcza, że to też mój ulubiony kolor. Pozdrawiam wszystkie byki, płachta na byka. Ostatnią stylizacją z Riverdale będzie stylizacja na Jugheada. Wiem, jest to mężczyzna, ale postanowiłam, że jego styl jest na tyle uniwersalny, że można spróbować go trochę ukobiecić. No i dostajemy styl absolutnie sztampowej dziewczyny buntowniczki, która niby do końca nie przejmuje się, jak wygląda, ale jej czarne rurki są zawsze idealnie dopasowane. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Riverdale. Przechodzimy do kolejnego serialu, Sex Education. Uwielbiam ten serial, jest absolutną dla mnie perełką i także uwielbiam to, w jaki sposób ubrane są tam postacie. Oczywiście totalnie widać, że cała stylistyka ubioru w tym serialu jest stylizowana na lata 70., ale uwaga, moim zdaniem prawie wszystkie nastoletnie seriale z Netflixa są inspirowane albo latami 70., albo 80. Niby akcja dzieje się w czasach współczesnych, ale po ciuchach widać, że no chyba jednak hipisi. Pierwsza postać to jest Amy, która jest taką typową dziewczyną z lat 70. w dzwonach i bluzkach ze swetrowego materiału. Co prawda nie mogłam zrobić takich loków jak ona, ale gdyby jeszcze dodać włosy a la Abba, to już w ogóle mogłabym wystąpić na scenie i śpiewać Waterloo! Tutaj trochę zmieniamy, może to są takie lata bardziej 80. Miw. Powinno być Maeve. To jest znowu absolutna sztampowa buntowniczka, która nosi podarte rajstopy. Co prawda nie miałam zwykłej czarnej skóry, miałam taką z naszywkami, ale myślę, że Maeve by się nie obraziła. Maeve! Chociaż widać, że nie jest taką typową punkową, która lubi się wyróżniać. Bardziej lubi styl, który mówi jestem wyrzutkiem społeczeństwa, niż spójrzcie na mnie, jestem dziwnym punkiem. Cringe. I ostatnia postać to moja ulubiona postać z całego serialu, czyli Eric. To jest moja interpretacja tego, jak Eric by wyglądał, gdyby był kobietą. I oczywiście chodzi mi o Erica po jego przemianie, kiedy już w całości zaakceptował siebie. Naprawdę nie wstydziłabym się w tym outficie pójść na imprezę, bo przynajmniej wchodzisz na dance floor i wszyscy widzą, gdzie jesteś.
bo po prostu jesteś kulą dyskotekową. To było Sex Education, lata 70. Przenieśmy się do lat 80., czyli czas na Stranger Things. Oczywiście pierwsza główna postać z serialu, czyli Eleven. To jest taka kwintesencja lat 80., ale moim zdaniem nawet współcześnie można by było tak wyjść z domu i chyba każdy by po prostu pomyślał, że zapłaciliście grube pieniądze za te rzeczy w luksusowym lumpie. Takie są. Jeżeli nie wiedzieliście, przyjedźcie do Warszawy, takie istnieją. Kurtka z lat 80. po waszej mamie byłaby tam sprzedana za 400 zł. Teraz nasza buntowniczka, czyli Max, najlepsza przyjaciółka Eleven. Mamy co prawda bardzo prostą rzecz, czyli koszulkę w paski i jeansowe krótkie spodenki. No, nie jest to może zbyt wysublimowana stylizacja, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Czasami nie można przesadzać ze stylizacjami, czasami jest taki dzień, że chcesz na siebie ubrać cokolwiek. A w ten sposób możesz dobrze wyglądać i zawsze powiedzieć, dziewczyno, nie, to nie są po prostu przypadkowe ciuchy, ja jestem zainspirowana latami 80., okej? I teraz brat Max, czyli Billy. Billy, łamacz wszystkich serc. I znowu taki typowy styl bad boya z lat 80., czyli jeans na jeansie, z jeansem, pod jeansem, z jeansem. Pod spodem albo biała koszula, albo biała żonobija i lecicie w miasto, bez względu na to, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną. Podbijacie serca, po prostu. Don't go breaking my heart. Baby. Jeszcze tylko brakuje zapałki w ustach albo nieodpalonego papierosa. You know what I mean? Po Stranger Things czas na Sabrinę. I to chyba jest najmniej przeze mnie opracowany temat, bo wybrałam tylko stylizację na Sabrinę. Mateusz, jak mnie zobaczył, mój chłopak, to powiedział, że wyglądam jakbym uciekła z Hogwartu, więc może wszystkie czarodziejki po prostu mają to do siebie, że mają podobny styl. Od Sabriny mogłabym się wiele nauczyć, jeżeli chodzi o styl. Bardzo mi się podoba to, że jest bardzo dziewczęca, bardzo nawet miejscami kobieca, ale nie epatuje seksualnością. Choć myślę, że nie brakuje jej seksapilu. No to teraz przechodzimy do tych przyjaciół. Muszę się tutaj wytłumaczyć. Nie do końca rozumiem, dlaczego jest taki hype na ten serial. Ja co prawda nigdy go nie obejrzałam od deski do deski. Po prostu widziałam kilka odcinków. Cały czas się przewijał praktycznie od mojego urodzenia w domu, więc znam te postacie, wiem co się tam dzieje. I przede wszystkim wiem jak tam się ubierają. I to mi się chyba najbardziej w tym serialu podoba, bo Rachel jest uosobieniem stylu. To jest outfit, który nie tylko ja przerobiłam, ale także Selena Gomez. Dobra, pierwsza była Selena. Ja dodałam jeszcze kilka takich swoich dodatków, to znaczy nie mam małych czarnych okularów, więc wzięłam czerwone małe okulary, które myślę, że bardzo fajnie pasują, bo na mojej białej podkoszulce mam czerwone serduszko, więc to jest taki, wiecie, akcent spójny, kolorowo. Kolejny outfit to outfit a la Monika, czyli oczywiście dżinsy i biała koszula. Do tego takie skromne dodatki, pasek, zegarek. To jest naprawdę klasyczny styl i moim zdaniem, jeżeli nie macie co na siebie włożyć, otwieracie szafę i nie wiem co znowu na siebie ubrać, to nigdy nie popełnicie błędu sięgając po białą koszulę i dżinsy. To zawsze wygląda dobrze i przynajmniej wygląda, jakbyście się postarali, a nie po prostu wyciągnęli coś z brudzika. Ostatni outfit to outfit a la Phoebe i tak wiem, nie jest taka Phoebe w 100%, ale to jest moja interpretacja współczesnej Phoebe, jakby wyglądała, gdyby miała do wyboru zakupy w Zarze, Bershce albo Pull&Bearze. Jest kolorowo, jest trochę dziwnie, jest trochę hipisowsko, włosy są spięte. Myślę, że Phoebe naprawdę by się nie powstydziła takiej stylizacji i ja też bym się nie powstydziła takiej stylizacji. Myślę, że czasem warto jest podkreślić swój styl i sięgnąć po jakieś dodatki, które może nie do końca są teraz na topie, ale po prostu wyrażają Was. To byli przyjaciele i teraz czas na ostatni serial, który znowu moim zdaniem jest arcydziełem i jest to Euforia. I tam skupiłam się na dwóch postaciach. Pierwsza jest oczywiście główna postać, postać Rue i moim zdaniem pokazuje ona coś, czego powinnam ja się nauczyć, czyli mieć czasami modę totalnie, totalnie w dupie. Dlaczego? Dlatego, że czasem po prostu masz ochotę wyjść z domu, czuć się bardzo komfortowo i przestać przejmować się tym, jak wyglądasz. I ostatnia stylizacja jest z rozmachem i to jest stylizacja a la Jules. Myślę, że Jules zakochałaby się w tej sukience. Ja chyba też się zakochałam w tej sukience. Myślę, że chciałabym wyglądać jak Jules i mieć taki wyrobiony styl, ale brakuje mi trochę jaj.
brakuje mi odwagi do tego, żeby nie przejmować się tym, że ludzie mogą mnie wytykać palcami na ulicy. Tak a propos, to te buty, które mam na sobie, kocham totalnie, są przepiękne, ale są na mnie za duże, więc jeżeli Wam się spodobają, to zostawiam link w opisie do Vinted, bo będę je sprzedawać. Pokusiłam się tutaj też o zrobienie makijażu a la Jules, bo ona absolutnie z tego słynie w serialu, że zawsze ma przepiękne, futurystyczne makijaże. I zazdroszczę jej tego, że nawet z niewielką ilością makijażu, tylko z paćniętym kolorem na powiece wygląda ślicznie. To były moje stylizacje z seriali. Tak jak mówiłam na początku, moim zdaniem możemy bardzo, bardzo dużo wynieść z patrzenia na to, jak postanawiają wystylizować postacie specjaliści w serialach czy filmach. Do tego chyba dąży każdy, żeby mieć swój styl, taki, po którym każdy Ciebie pozna. Myślę, że następnym razem, jeżeli zrobię taki film, to wezmę na tapet seriale, w których grają dorośli, już nie nastoletnie. Albo, i to jest dobry pomysł, napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione filmy, a ja zbiorę te, które będą miały najwięcej łapek w górę i zrobię film o inspirowanych stylizacjach z filmów. Nie, inspirowanych stylizacji o stylizacjach inspirowanych filmami. Yes! Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dajcie łapkę w górę. My widzimy się już za tydzień. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Pa!